Dzień doberek, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Ale wiem, że tu jesteście. Dzień dobry, hej. Dwa elfy wróciły do domku. Wróciliśmy właśnie z pracy. To takie pracowite z nas elfy. O, klęknę tu przed wami na powitanie. A co? Dobra, już więcej widzę bez okularów w tym momencie. Jesteśmy bardzo głodni, to nic nowego. Więc zaraz szybka kolacja. Ogarnijmy się. A przed nami jeszcze pracowity dzień vlogmasowy, drodzy państwo. Oczywiście vlogmas dopiero się zaczyna, taki wieczory mi się to bardzo, bardzo podoba. Ale wiecie co? Jest tak lodowato, że dzisiaj zaobserwowaliśmy pierwsze szrony. Tak, są już pierwsze szrony. O, aż to groźnie to zabrzmiało. Tak. Dobra, czas odkryć świat na nowo. Czas coś zjeść, ogrzać się i wracamy do was. Dziś w ramach naszej akcji Dzień Dobry Kreniferek tworzymy świąteczną playlistę i nie odpuścilibyśmy tutaj, zresztą widzę, że tutaj wykonawczyni również nie odpuści, zagrania Last Christmas. Okazuje się, że dzisiaj jest 35. rocznica powstania tej piosenki. Last Christmas I gave you my heart. Nie, to trzeba począć chyba. Give me away this year. Oni zakruszają. Zajrzyjmy, co dzieje się na naszym Instagramie. W ogóle jak śmiesznie sobie przedłużam rękę tutaj, widzisz? Jakie to dziwne. Mam dwa kciuki. Okej, dzisiaj zapowiedzieliśmy nasze zadanko. Proszę puścić jedno tego palca na chwileczkę. O, dziękuję, tak jest. Tworzymy świąteczną playlistę. Poprosiliśmy was o podsyłanie piosenek, które... Waszych ulubionych, tak, najbardziej wam się kojarzą z vlogmasami, przygotowaniami do świąt i w ogóle. Dobra, urocza hostessa klika. Okej. I mamy pozycja numer 1 od książkowej potworki Jingle Bell Rock. I teraz puszczać nie możemy, ale możemy śpiewać, chociaż nie wiem, czy wytrzymacie. Jingle Bell Rock. Myślałem, że to, że wersja rockowa jakaś jest. Okej, też by była fajna. Dalej mamy domowe love. I co tu mamy za piosenkę? Kiedy marzę o białych świętach. Najpiękniejszy duet zimowy. Anna Maria Jopek i Jeremy Przybora. Po angielsku Jeremy. Po polsku na Jeremy. Na całej połaci. Ej, to tego nie znamy. Musimy sobie włączyć. A ja znam. Nie. O białych świętach marzę. Znam to. Ale marzę o białych świętach. Dobra. Przesłuchamy sobie później. Dalej. Artur Bieliński podrzucił nam Roxane Węgiel For Dreamers. Tego też nie słyszałem nie też. Będziemy nagrabiać teraz. Tutaj w ogóle Ewelka przygotowała dla nas takie grafiki. To po prostu wygląda jak plakat filmowy. Zobaczcie, jakie przeróbki w ogóle. Nasze zobaczcie następną. Tam, dam, dam. No to jest masakra, naprawdę. Dziękujemy. Naprawdę. Taka niespodzianka przepiękna dla nas. Dziękujemy. Dalej. A to dalej vlogmasowe klimaty, nasz film. O, a tutaj już tak dla tych, którzy chcieliby się udzielić tak na szybko, po prostu podając tytuł piosenki, tutaj Mirka Witkowska podesłała nam jeszcze Nie powtórzy się maleńki. Zaraz będziemy sobie odsłuchiwać wszystkiego. A, wszystko klikamy, trzeba przeklikać. Uwaga. O, dobra, to tutaj od Mirki. Okej, ale nie znamy, więc sobie włączymy dalej, włączymy później. Tutaj od Natki piosenka Coca-Coli. To jest ta angielska wersja. Okej, dalej co mamy? Moja mama, która już nam tutaj zagrała prawie że na żywo, z okazji 35-lecia piosenki Last Christmas. Wiecie, jak szybko ogarnęła to, jak się gra to na gitarze? Moment i już nam tu wystąpiła. O, przeskoczyliśmy jedno. Tak. Tutaj mamy propozycję od Agnieszki, Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak. Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg. O, akurat powiedziałeś biały śnieg. Nie, nie mówiłam biały śnieg.
Biały śnieg i ty, Piotr Rubik. Od Tobiasza trochę przekręciłeś i ty, Piotr. Od Tobiasz nam podrzucił, ale ty przyspieszasz, no. Ja już mówię o jednym, a ty już następne. No, żeby tak nadać dynamiki tego. Domowe love, jak świąteczne to wszystkie. Blue Christmas Elvisa od Maskulinum. Z filiżanką kawy, Driving Home for Christmas. Artur Bieliński, Roxana Węgiel for Dreamers i Zuza Jabłońska. No nie zdążyłam przeczytać. Nie było jeszcze? Święta to czas niespodzianek. Też nie znam chyba. O, ja nie dam rady wybrać świątecznej jednej piosenki, bo wszystkie mają to coś w sobie takie skurcze. Nie oznaczyliśmy profilu. Teraz dopiero widzę. Tutaj Gwercia, Baby It's Cold Outside i jeszcze White Christmas. Tutaj Ola Koralikowa. Noel. Nie słyszałem. Już do przesłuchania. No. Możliwe, że znam, ale chyba nie aż tak, żeby nucić. Kachna. Michał Bąbelki. To jest czas. To look a lot like Christmas. It's beginning to look a lot like Christmas. To jest czas wyglądać. To jest coś takiego. Dużo jak święta. Świątecznie. Dobrze nam idzie. A tutaj wujaszek Fericze napisał nam Eloszka Piona mniejszy od trzech. I hej, hej. Machamy. Happy Christmas, John Lennon and Yoko Ono. Monika tutaj nam podesłała Eleni. Maleńka przyszła miłość. Też musimy sobie przesłuchać, chyba nie znamy. Okay, i tu pięknie wam dziękujemy. Cała relacja jest zapisana tutaj na naszym profilu Mniejsza od Trzech pod hasłem Vlogmas 2019. Już jutro kolejne zadanie, możecie dołączyć w każdej chwili. Najważniejsze sprawy to tak, hashtag akcji, dzień doberek reniferek bez polskich znaków i oznaczenie naszego profilu tak, żebyśmy mogli was odnaleźć i udostępnić. Przyznam szczerze, że wcześniej w trakcie remontu nie przyszło mi to do głowy, ale chciałam się rozgrzać i przypomniało mi się, że mam taki płyn świąteczny do kąpieli. No i w sumie mam też wannę, mam wodę. Co prawda okoliczności nie są zbyt instagramowe, wiecie, takie świeczkowe sprawy i tak dalej, ale myślę, że uda się tutaj zrelaksować. Zaraz sprawdzimy sobie ten płyn. Znaczy ja sprawdzę, chociaż polecam również sobie taki wieczór urządzić i mam też super rzecz, którą już przetestowałam. Czekoladowy peeling od Natki jest boski. No pachnie pięknie, a tak troszkę chociaż, żeby mi na całe vlogmasy wystarczył. Spotkaliśmy się ze świętym Mikołajem i coś u nas zostawił. Jest to paczka od naszych sercowników, z którymi przy różnych okazjach wymieniamy się prezentami. Nigdy tak naprawdę w rzeczywistości się nie spotkaliśmy, ale jakoś taka nas połączyła internetowo rodzinna więź, że po prostu to jest takie niesamowite. Niesamowita sprawa, już widzę tutaj. Wiecie co, trzeba to nadrobić, bo to nie ma opcji, że nigdy się nie spotkaliśmy jeszcze w rzeczywistości. To jest jakiś dziwny. No, tyle paczek człowiek wysyła i co? Co ci szaleńcy znowu wymyślili? Nic? Jezus, jakie to jest tak zapakowane, to może być jakaś bomba znikająca. Drodzy no Państwo. Ej, słuchajcie, to jest całkiem fajne. Duże pudełko. Brokatowe serce mniejsze od trzech. Gdzie? To może Krzysio sercownik zrobił? Tak. O Jezu, Krzysztof? Chyba Krzysztof. I w środku jest złoty brokat. Poprosimy jeszcze ten twój nóż. Jeszcze nóż? Proszę pani. Proszę bardzo. Dokładnie. Gdzie mam tę roślinę? O Boże, tutaj już dawno. No ale to jest chyba w tę stronę, co? Nie, bo tak. Tak. Brokatowe serce mniejsze od trzech. Uwaga, otwieram. Okej. Nasze ukochane mniejsze od trzech. O, to już się zaczyna grubo. Tu jest jakiś list, koperta, kartka. Piękna brokatowa kartka świąteczna, również brokatowa. Ja nie, ja mam sobę. Pasuje do... Dostałam od Kini taki przytulasny sweterek i myślałam, że to była... To też był kulibinek, a ja mam sobkę wesołych świąt. Dostaliśmy nasze pierwsze... Tu gra? Tak! No w końcu
dzisiaj świąteczne piosenki. Jestem klasą przewodni, prawda? No tak, to akurat. No przecież my oni wiedzieli wszystko. No to nie tęczę. Czekaj, ja przeczytam życzenia w rytm muzyki. Tak jak to zrobić teraz w rytm muzyki. Kochani, samych wspaniałości, cudownych chwil w gronie najbliższych. Zdrowka szczęścia i pomyślności życzą Aga, Marcin oraz Krzyś wesoły świąt. Serce. Tak, jest to. Piękna karteczka. Piękna karteczka. Słuchajcie. I pinkiem, i choinką. Ja nasza pierwsza kartka świąteczna. Pierwszą, 2019. Pierwszą rzecz super. W prezencie dostaliśmy folię bombową. Tak. Blok masowy. Albo ten, na kostki lodu. No ale taka ciężko. Jak śnieg spadnie, ciężko. Zachowamy na przyszły rok. Rozwalarna. O kurczę, to co tu jest takie opakowane? No, właśnie nie wiem jeszcze. Uwaga. Jeju, tu jest jakiś mega zestaw cały. To jest wielki taki zestaw, on się chyba wyjmuje razem. Wow, zobaczcie, co to jest w ogóle. To jest full wypas. A my ja już widzę widzimy coś. Niektóre rzeczy. Ale to jest mega. Krzaniec herbaciany z pomarańczą i goździkami. My w naszym kalendarzu mamy herbatki Wirming, ale takiej nie mieliśmy. Nie widziałam jej w sklepie. A tu jeszcze krzaniec. Zobacz, to chyba to. Dzisiaj zamiast kalendarzowego postawimy sobie na takiego krzańca. Perełki do kąpieli z miką o zapachu pianek. Marshmallowsów. O, nie mogę. Okay. No dobrze, trudno. Jakoś się przyzwyczaję do tych wieczornych, gorących kąpieli. I tak samo teraz masz do kąpieli o zapachu świątecznych ciastek. Ciasteczka. Nie wierzę. Ej. Nie wierzę. Może sercownicy to wszystko. A to jest sól do kąpieli. Takie, Nie wierzę, jak cudownie. Ale trochę czuć. To są takie oto cudowności. Zawieszki. Reniferowe zawieszki, proszę bardzo, dla pani do dekoracji. O, reniferki, dzień dobry. Reniferek. O, ciekawa teraz. Bardzo coś. Zimowe smaki, herbatka. O, czy to nie jest ta, co piliśmy, co matka przywiozła? Czy to jest z hibiskusem o smaku wiśniowo-czekoladowym z prażonym ziarnem kakaowca i chili. Ktoś tu chyba nas bardzo dobrze zna. No. To ja już nie wiem, którą zrobimy. I to jest, a to nie jest ta, co ty mówiłaś, że właśnie chciałeś spróbować? I to jest jeszcze inna, nie, tamte były czekoladowe, to też z polecenia sercowniczki skorzystam, jak będziemy w Lidlu. Ale zastanawiam się, czy z jakaś to może jest seria, że nie wydaje mi się, żeby to była też czekoladowo-wiśniowa. Ale jakąś zimową piliśmy ostatnio. Jeżeli to jest ta, to na pewno jest dobra, a jeżeli nie, to ja chętnie i tak sprawdzę. Ostrzymy, halo, aparacie, nie śpimy. Jest zimowe smaki. Drodzy Państwo, sercownicy znają was, z nas, no, z nie nas umiem się wysłowić, ale znają nas już długo, więc wiedzą, że ja jestem fanatykiem hamburgerowych żelków. Jejku, ale to chyba z dwa razy może powiedzieliśmy kiedyś, jak no, to dawno temu. Ale ja mogę już kubnąć, nie? Nie, no bo za herbatki. Nie, za herbatki, hamburger żelek. Ja sobie zostawię. A to nie są dwa moje? A czemu, przepraszam bardzo? No ty sobie weźmiesz Ja widzę coś jeszcze. Nie, cię kręcę, zobacz. To też, to był chyba hit vlogmasów z tamtego roku. Szukaliśmy ich wszędzie. Wszędzie ostrości poprosimy. Wczoraj, będąc w sklepie po pracy, wyhaczyliśmy jeszcze dwa mikołaje. W ogóle o nich zapomnieliśmy, one są gdzieś w plecaku. Te mikołajki są pyszne, guflane. Ktoś tu nas bardzo dobrze zna. Klamerki reniferki, czerwononose. To już to są klamerki Rudolfiki. Najwspanialsze. Nie mogę, jak ja kocham takie ozdóbki świąteczne. Dalej. Świąteczne lampki LED z pingwinkiem, z bałwankiem, z reniferkiem, ze wszystkim. Nie wierzę. Czy to można spożyć na miejscu? Skorzystać? Ja poproszę takie lampki na miejscu. Nie wiem, czy mam baterie jakieś w pobliżu. O, wow, ej nie, to może już nie potrzebuję baterii. Potrzebuję, tak, na bank. Tak. A, no to dobra, to nie mam aktualnie. Zobaczcie, zaraz trzeba ogarnąć. Uwaga. Jeju, piękne, nie? Choineczka, mikołajek, reniferek, pingwinek w czapeczce mikołajowej. Aaaa, oszaleję. Boże, ale wiecie co, sercownicy? Nie, to jest mi
się tak rozmawialiśmy, ale... Tak też się, jak głupia, cieszę. Mi trochę no, głupia teraz prezenty. Znowu. Ja wiem, że się zemścimy, także wiesz, to no mi... No ja tak czuję, ja te, no wiem, tak, ale jakoś tak czuję, że to bardzo nam miło, tak. Nie wiem, czy my... Nie wiem, czy my nie zasłużyliśmy, nie wiem, czy byliśmy tacy grzeczni właśnie, żeby ja tyle dostać prezentów. Ja przepraszam, bo ja widzę coś wspaniałego i uszalałam. Rozłożysz drugie w tym czasie, to marą mi renifera. A co to przecież jest? Ja zaraz się tu nie otrząsnę. Nie wiem właśnie, czy... Poczekaj, sekundeczkę. Po ściereczki? Bo to jest... Tu jest jakaś... Poszewka na poduszkę! To jest poszewka, no, która ma rogi renifera, a ta ma czapkę Mikołaja, nie wierzę. To jest renifer prawdziwy, no, poszewka. Na nasze poduszki. Poczekaj, to ja... Aha, bo to trzeba najpierw... Moja radość w ogóle masowa jest nie do opisania. Nie wierzę, jakie to jest urocze. To jest piękne i urocze. Jest Mikołaj, który ma czapkę. Jest spięty w tym momencie. A, bo ty masz nóż już. No, dawaj, już nóż. Ja zaprezentuję, jakbyś jeszcze tak, to dobra, już. Ha, no przecież nie wierzę. Ładna, nie? Bardzo ładna. Przepiękna. Ona ma rogi. Jezus, i ma też uszka. Ale oni wiedzą, że my jesteśmy takimi vlogmasowymi freakami. Nie no, coś cudownego. Jest okay. Też reniferkowa czekolada. Wędlowska z takimi pięknymi reniferkami na każdej kosteczce. Zobaczcie to. To jest poszewka z Mikołajem. Ja myślałam, że to może jakieś ściereczki są, bo tak były złożone. One mają tu normalnie zapięcia. Ale jest są piękne, poszewki to. Na poduszki, nie wierzę. Ja w ogóle przepraszam, że ja tak nie pałam energią, ten, bo jestem taki trochę przeziębiony i ogólnie taki jakiś przymulony. Ale już, ja już bym ale, się czuła lepiej. Tak, ale właśnie lepiej, bardzo się cieszę jak coś, że to nie jest tak, że ja się nie cieszę, że jestem taki statyczny i stoicki. Nie, no tak naprawdę ja się bardzo cieszę. Pokazywałaś już tą czekoladę z reniferów mleczną? Tak, czekolada, ona jest z reniferów? Sprawdźmy skład. Poczekaj. Czy nie ucierpiasz żadnych uwaga. Renifer? Aha, z reniferów. Ja ci się kręcę. To może być tak bardzo na boku, słodka, na boku. Bardzo słodka będzie. To jest coś, co fajnie wyszło, że na koniec, na takie zwieńczenie, bo to jest zrobione własnoręcznie. No i ja widziałam, jak Agnieszka mi wysyłała. Nie backstage, tylko kulisy, no takie kulisy powstawania. Ja cię kręcę. Mogę też ci pokazać na ręku to? Tak, zapraszam. Zobaczcie, i to jaki czap. Jakie Jezus. Piękne, na tą rzecz, co do zawieszenia. Ja mam z drugiej strony jeszcze tutaj dedykację Wesołych Świąt w niższą trzech. I powiem szczerze, że nasi honorowi sercownicy właśnie powinni dostać taki medal. Ten medal nie jest dla nas, tylko to dla nich powinien być ten medal, tak naprawdę. Bo, no, nie wiem, co ja mam powiedzieć, no, bo mi teraz głupio trochę w sumie znowu. Ale bardzo, bardzo dziękujemy. Ja jeszcze kartkę zaprezentuję. Uwaga, czy jesteście gotowi na tę melodykę, bo pokazaliśmy z zewnątrz, ale nie pokazaliśmy, jak to jest ładnie wszystko napisane. I tu są serduszka. Bardzo piękne. Hej! Swoją drogą napis, który mamy tutaj na półce, również dostaliśmy od Agnieszki i ona zrobiła go własnoręcznie. Tak tutaj się nieprzypadkowo znaleźliśmy koło kalendarza adwentowego. Trzeba zajrzeć do trzeciej szufladki, bo już się trochę nagadaliśmy i czuję, że zaraz będziemy chętnie jakąś herbatką sobie nawilżeć gardła. No właśnie, coś nas tutaj powoli rozkłada, więc dzisiaj ratować nas będzie herbatka zielona, pigwa z cytrusami. No to oby te cytrusy nam tu trochę witamin dodały. Drodzy Państwo, jeszcze zaraz okaże się, czy zostaniemy milionerami. Proszę bardzo, zdrapujemy. Kwota. A nie, najpierw zdrapałem. Nie to, co trzeba. I co ja mam? Co to jest? Kartka? No. Nie, czyli się nie udało tym razem. 100 zł było do wygrania, ale niestety jest tylko kartka, a nie prezent. No więc nie tym razem. Drodzy Państwo, już trochę nam padają baterie, także żegnamy się dzisiaj z Wami. Jak zawsze zapraszam do subskrybowania, do śledzenia dalej na Instagramie naszej vlogmasowej akcji. I jak zawsze do zobaczenia jutro.